Szanowni Państwo, Panie Ministrze, Panie Marszałku, Panie Prezydencie, parlamentarzyści, wszyscy tutaj obecni, to ogromny zaszczyt, aby dzisiaj przy okazji tak ważnej dla Białegostoku inwestycji można było uruchomić dodatkowe finansowanie tej inwestycji. Mamy w ramach programu Polska Wschodnia, programu, którym objętych jest 5 regionów Polski Wschodniej, 28 projektów drogowych, z czego 26 już zrealizowaliśmy. Dwa są w trakcie realizacji, w tym ten tak ważny dla Białegostoku. I mamy taką możliwość, aby uruchomić dodatkowe finansowanie na ten projekt. Dzisiaj to jest dodatkowe 47 milionów złotych, które przekazujemy panu prezydentowi na realizację tego projektu. W sumie to jest 220 milionów złotych w ramach programu Polska Wschodnia zaangażowanych właśnie w tą inwestycję. Oczywiście chciałbym serdecznie podziękować panu ministrowi, byłemu ministrowi rozwoju i inwestycji, panu Jerzemu Kwiecińskiemu, bo to od niego ta decyzja wyszła. Dziękuję bardzo serdecznie panu ministrowi Arturowi Soboniowi. Dziękuję, że jest dzisiaj tutaj z nami. To też świadczy o tym, że rząd wspiera inwestycje i wspiera samorządy. Szanowni Państwo, cieszę się, że mogłem przyczynić się do wsparcia tej inwestycji. To jest mój obowiązek jako mieszkańca województwa podlaskiego, jako marszałka województwa podlaskiego. Jak Państwo widzą, jeżeli jest dobra współpraca rządu z samorządem, możemy osiągnąć naprawdę dużo. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że inwestycja będzie realizowana bez żadnych problemów i już niedługo spotkamy się na otwarciu tej bardzo ważnej dla województwa, dla miasta Białegostoku inwestycji. Dziękuję. Na tej skromnej, ale myślę doniosłej uroczystości, bo środki finansowe, które właśnie trzymam w ręku, ten czek, to jest bardzo ważny zastrzyk gotówki dla naszego miasta. Tak się złożyło, że po rozstrzygnięciu przetargu właśnie na węzeł Porosły dofinansowanie, które wynosiło dużo, bo ponad około 170 milionów złotych, to ten wskaźnik dofinansowania ze względu na wzrost cen spadł do 56%. Podjęliśmy starania, aby go zwiększyć i właśnie dzisiaj jest, jak pan minister powiedział, pierwszy etap, co mnie bardzo cieszy. Mam nadzieję, że będzie drugi, ale zatem na razie skoncentrujmy się na tym pierwszym. To jest dofinansowanie na węźle Porosły wzrośnie do 73,88%. Inwestycja jest bardzo ważna. Znajdujemy się właśnie tutaj, żeby pokazać, jaki jest jej rozmach. Są tutaj przedstawiciele również wykonawców. Oczywiście wszystkich Państwa zapraszam już na otwarcie. Miejmy nadzieję, że będzie to we wrześniu następnego roku.